Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie takie małe omówienie nowego eventu, który póki co znajduje się tylko i wyłącznie na serwerach testowych. To tak, dla przypomnienia, będzie to grabież i rabunek, czyli event, który już kiedyś w grze się raz pojawił, lecz pamiętały będą go tylko osoby, które grają troszkę dłużej, nowi gracze mogą go kompletnie nie kojarzyć. Także przede wszystkim znajduje się on nadal w fazie beta, co jest dziwne, bo mieli ponad rok, jeżeli dobrze pamiętam, na ogarnięcie tematu, a same zasady jakoś bardzo się nie zmieniły, co za chwilę zobaczycie. Także zaczniemy może od podstaw, wejdziemy do naszego obozu i zajmiemy się podstawami, które zapewniają nam twórcy. Grabież i rabunek, bo tak będzie się nazywał event, jeszcze raz powtarzam, tylko gracze, którzy posiadają obozowiska, mogą uczestniczyć w tym evencie. Czyli wystarczy rozbić obozowisko na ziemiach gildii i w sumie możemy już zaczynać. Z tego co pamiętam, przynajmniej było tak za pierwszym razem, event był dostępny dla osób, które ukończyły odcinek 2.4. Stawy arkanów wewnątrz obozowisk graczy pozostają aktywne podczas trwania eventu i generują zasoby, które można gromadzić. Także mamy tutaj dostępne dwie fontanny klejnotów, tutaj jedną, tutaj drugą, i dwa źródła klejnotów, z tym, że nie wiem jaka jest różnica, bo one dają tak naprawdę takie same zasoby. Co 12 godzin w obozowisku produkowane są następujące zasoby. Będą to złote monety i będą to monety gildii i w sumie tyle. Zasoby generowane przez stawy arkanów są determinowane przez postęp kampanii danego gracza. Ta wartość pozostaje stała od momentu rozpoczęcia się eventu. Oznacza to, że jeżeli będziemy powiedzmy na odcinku 31-20, event startuje, no i my będziemy dostawali pewną ilość surowców, tam będą produkowały się, znaczy się surowce, i na przykład załóżmy, że w trakcie trwania eventu zajdziemy na rozdział 33, no to produkcja nam się nie zwiększy, ona będzie cały czas taka sama. Podczas wydarzenia gracze mogą stawiać konstrukcje obronne, aby odpierać ataki innych graczy. Czyli tak, przede wszystkim mamy trzy rodzaje obiektów: strażnica, dodatkowa strażnica oraz barykada. Strażnica to jest po prostu wieżyczka, do której możemy wstawiać swoje postacie. Ja tutaj wstawię byle co, bo to jest serwer testowy i to jest tylko taka prezentacja. Takie strażnice możemy umieścić trzy. Możemy umieszczać też dodatkowe strażnice i po prostu dodatkowe strażnice mogą obstawiać członkowie naszej gildii. My tutaj nie możemy nic wstawiać. Możemy poprosić o wsparcie, możemy też określić wymogi dla swojego wsparcia, chociaż wątpię, żeby ktoś z tego korzystał. Trzecim obiektem będzie barykada, czyli płotek, i dodatkowych strażnic możemy postawić dwie. Barykad możemy postawić trzy. Także nie możemy na przykład barykady postawić w tym miejscu, no bo to by nie miało sensu. Chodzi o to, żeby uprzykrzyć dojście przeciwnika do naszych fontan, a nie całkowicie go zablokować. Stawilibyśmy płotek tutaj, tutaj, i on by nie mógł na przykład podejść do naszych fontan w żaden sposób, bo płotków się rozwalać nie da. Czyli przede wszystkim stawiamy te obiekty po to, żeby przeciwnik nie doszedł do naszych fontan oraz do naszych źródeł, no i po prostu ich nie opędzlował, nie? Tak krótko i na temat. Przede wszystkim każda postać posiadana przez gracza zachowuje swój poziom wzniosłości, czyli jeżeli mamy na przykład Belindę na poziomie wzniosłym, no to ona podczas tego eventu nadal będzie miała poziom wzniosły. Poziom każdego bohatera zostaje wzniesiony do 240. Jeżeli mamy rozwinięty kryształ rezonansu powyżej 240 poziomu, no to to zostanie dostosowane i nasze postacie będą miały poziom wyższy niż ten początkowy 240. Tu chodzi o to, że po prostu słabsi gracze poniżej będą mieli ustawiony poziom 240. Tutaj jest dosyć ważne. Cały ekwipunek, nawet ten, który nie jest obecnie ubrany przez żadnego bohatera, będzie nieulepszony i będzie ustawiony na poziom tier 1, czyli tieru pierwszego. Czyli tak, jeżeli bohater w trakcie trwania tego eventu ma już założony ekwipunek mityczny lub wyższy, no to jeżeli ma bonus frakcyjny na takim ekwipunku, no to on będzie również aktywny. I teraz bardzo ważna sprawa, artefakty i unie nie działają, czyli żadnych bonusów nie dostaniemy z artefaktów oraz z unii bohaterów.
Gracze mogą użyć balonu, aby znaleźć innych graczy o podobnej sile, a następnie rzucić im wyzwanie. Dotarcie do ich stawów arkanów daje nagrody. Tym zajmiemy się za chwilkę, bo będziemy też atakowali. Atakowanie fontan oraz źródeł innych graczy będzie powodowało zdobycie nagród po prostu za atak, czyli jeżeli przejdziemy przez strażnice, dodatkowe strażnice, ominiemy wszystkie barykady, zaatakujemy fontannę, czyli po prostu zabierzemy z niej surowce. By atakować innych graczy należy posiadać paliwo do balonów. Każdy staw arkanów produkuje jedną butlę tego paliwa, o tym za chwilę. Jeżeli gracz atakuje innego gracza, może walczyć tylko określoną liczbę razy. Za każdym razem, gdy atakujemy, na przykład strażnicę, no to jedna próba zostanie odjęta od tych dostępnych. Gracze, którzy opuszczają swoją gildię w trakcie eventu, nadal mogą zostać zaatakowani przez innych graczy aż do momentu zakończenia eventu, czyli mimo, że ktoś was wyrzuci z gildii albo wyjdziecie, to nadal możecie zostać zaatakowani, czyli nie fajne. Wszystkie nagrody eventowe, które nie zostały zebrane przed końcem eventu, zostaną wysłane na skrzynkę odbiorczą gracza. Podczas trwania tego eventu gracze mogą wysyłać bohaterów, by wsparli oni kompanów ze swej gildii. Tutaj się kłania dodatkowa strażnica, o której wspominałem i co za chwilę pokażemy. Wyekspediowanie bohaterów nie będzie miało wpływu na siły obronne obozowiska gracza. Czyli tak, tutaj już pokazaliśmy, przede wszystkim przeciwnik zawsze zaczyna w tym miejscu, co za chwilę pokażemy. Teraz odwiedzimy naszego znajomego z gildii, załóżmy, pierwszego lepszego, akurat tam był wykrzyknik, więc coś można obstawić. Tutaj ustawił to w ten sposób, no trochę dziwnie chyba, barykad żadnych nie widzę, ale znaczy tutaj są, ale dobra, mniejsza o to. Przede wszystkim ma dwie tutaj fontanny od razu odsłonięte, no i teraz ma tutaj dwie dodatkowe strażnice, ja mogę akurat jemu pożyczyć bohaterów legendarnych plus. To z tego co pamiętam, od czego zależy, jakich bohaterów możemy pożyczać danemu graczowi, także to jest chyba średnia jego postaci, czyli jeżeli jakiś bardzo dobry gracz będzie miał same postacie na wzniosłym, no to jemu będziemy mogli pożyczać tylko i wyłącznie postacie wzniosłe. Jeżeli jego średnia to będzie powiedzmy mityczny, no to mityczne i tak dalej, i tak dalej. Także jemu możemy pożyczyć legendarne. Także pożyczamy mu, proszę bardzo, pełne ustawienie. Tutaj można wycofać bardzo łatwo jednym przyciskiem. No ale dobra, damy mu w ten sposób. Także, tak jak widać, ma obstawione, jest pokazane, kto wam obstawił dodatkową strażnicę i tak dalej, i tak dalej. Także możemy pomagać naszym kompanom z gildii, po prostu, żeby ich nie okradali. No i ostatnia sprawa to ataki, ale to jeszcze za chwileczkę. Przede wszystkim mamy tutaj nagrody, czyli wszystko wygenerowane przez nasze fontanny źródła będzie pojawiało się tutaj raz na 12 godzin, jeżeli się nie mylę. No i jeżeli gracz inny wam opędzluje te fontanny, no to oczywiście tych nagród będzie mniej. Tutaj mamy paliwa. Z tego co pamiętam, przy pierwszej odsłonie było tak, że odnawiało się jedno paliwo na 12 godzin. Teraz może być troszkę inaczej, nie mam pojęcia, bo tam nie ma podane. Można też dokupować sobie dodatkowe paliwa. Załóżmy, dokupię, mam 3 paliwa. Mogę zaatakować 3 razy. No i wypadałoby jeszcze zaatakować, prawda? Także co? Klikamy tutaj na balon. Znajduje nam jakiegoś przeciwnika, możemy go zaatakować. Możemy też zmienić przeciwnika maksymalnie 6 razy za darmo, także zmieniamy, żeby zaprezentować. I w sumie on tutaj nic nie ma obstawione, a nie ma tutaj, dobra. Daemona ma, dobra, do ataku użyjemy jedną z 3 paliw, czyli on ma tylko jedną strażnicę, którą muszę unicestwić. Mam 7 walk maksymalnie, czyli jeżeli 7 razy mi się nie uda, no to do widzenia i w sumie tyle. Tak to jest proste. Nie wiem, czy ja go tutaj porobię w ogóle. Myślę, że tak bym ustawił. Dobra, cokolwiek, bo to jest tylko prezentacja, więc tak naprawdę nie interesuje mnie aż tak wygrana. Nie możemy jeszcze 4-krotnej szybkości ustawić. Ta flora troszkę tutaj bije, więc jestem dobrej myśli.
Dobra, udało się bez problemów większych. Wszyscy przeżyli. Także strażnica znika. On miał tylko jedną postawioną. Także bierzemy sobie to. Bierzemy sobie tutaj. Cyk. No i gracz został splądrowany. Oznacza to, że otrzyma troszkę mniej nagród. 406 monet gildii, 127 tysięcy złota. No i w sumie tyle, nie? No i mogę zaatakować jeszcze raz, później jeszcze raz, bo akurat mam dwie wyjściówki. No i tak by to mniej więcej, tak pokrótce, wyglądało. Przede wszystkim event według mnie nie jest jakiś super. Nic szczególnego, tak na dobrą sprawę. Możecie mówić co chcecie, ale to jest zwykły event PvP. Tak na dobrą sprawę, nie ma tutaj żadnych emocji, przynajmniej według mojej osobistej osoby. Jest w tej grze dużo lepszych eventów i było dużo lepszych eventów niż ten. No ale każdy oczywiście może mieć swoje zdanie, które szanuje. No i wy też szanujcie zdanie innych. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Event niedługo powinien pojawić się na serwerach głównych. Pewnie jak się pojawi, to będzie miał dwudniowy rozruch, czyli on się pojawi, ale start będzie za dwa dni, tak jak było na serwerze testowym. Życzę wam oczywiście miłego, przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.